Takie przedsięwzięcie będzie przede wszystkim skutkować tym, że nasze rowery będą bezpieczniejsze. W przypadku kradzieży taki obiekt, taki rower będzie łatwo identyfikowalny. Co ważne, w czasie tej naszej akcji będzie również możliwość zdiagnozowania stanu technicznego roweru. Będzie odpowiedni fachowiec, który w przypadku, gdy my jako potencjalny rowerzysta pokażemy nasz rower, będziemy mieli wątpliwości co do jego stanu technicznego, on na miejscu nam zdiagnozuje. Cała akcja odbędzie się w najbliższy czwartek przed gmachem starosta powiatowego w Pile. Znakowanie będzie polegało na bezinwazyjnym nadaniu specjalnego numeru, który zostanie umieszczony na rowerze tak zwanym znikopisem. Właściciel jednośladu będzie musiał także pokazać dowód zakupu roweru. Policjanci z pilskiej komendy sfotografują pojazd i umieszczą w specjalnej bazie danych. Akcja będzie trwała od godziny 13 do 18.